Od zarania dziejów słyszymy, że co roku zima zaskoczyła kierowców. A brak odpowiedniego przygotowania samochodu do sezonu zimowego może skończyć się dość rozczarowująco. Znowu zima. O co w takim razie należy zadbać, zanim spadną śnieg i temperatura, tak by móc bezpiecznie i komfortowo jeździć podczas zimy? Czas na wizytę w warsztacie, zaraz wszystkiego się dowiecie. O co należy zadbać w pierwszej kolejności? Oczywiście o zmianę na opony zimowe, ale o tym mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, znajdziecie je na karcie tutaj. A co w drugiej kolejności? Oczywiście akumulator. Od niego wszystko się zaczyna. Akumulator odpowiada za zasilanie urządzeń elektrycznych, gdy silnik jest wyłączony, a przede wszystkim umożliwia jego rozruch. Gdy natomiast temperatura na zewnątrz zaczyna spadać, akumulator w zaskakująco szybkim, wręcz lawinowym tempie traci moc i może się okazać, że nie mamy wystarczająco dużo energii, żeby samochód odpalić. Dlatego jeżeli już w ciepłych miesiącach akumulator ma problem z tym zadaniem, możecie być pewni, że zimą będzie już tylko gorzej i należy jak najszybciej akumulator wymienić. Przy zakupie akumulatora należy upewnić się, że oznaczenia na etykiecie odpowiadają wartościom zalecanym przez producentów samochodu. Chodzi przede wszystkim o jego pojemność, rozmiar i prąd rozruchowy. Niektórzy kierowcy są przekonani, że akumulatory typu ECM i AGM sprawdzą się w każdym samochodzie. To nieprawda. Takie ogniwa będą miały zastosowanie tylko w nowoczesnych samochodach wyposażonych w system odzyskiwania energii z hamowania lub układ start-stop wyłączający silnik podczas postoju. Jeżeli producent wyposażył samochód w akumulator kwasowo-ołowiowy, inne zastosowania będą bezcelowe. Akumulatory są szczególnie ważne dla jednostek diesla, gdyż to diesle potrzebują znacznie więcej energii elektrycznej do rozruchu. Pamiętajmy o tym, żeby sprawdzić świece zapłonowe i kable wysokiego napięcia, gdyż jeżeli są zużyte lub niesprawne, to będą obciążały akumulator zdecydowanie bardziej. A jeżeli dodamy do tego, że akumulator już jest słaby, możecie sobie wyobrazić, co się stanie. To, o czym absolutnie musimy pamiętać przed zimą, to sprawdzenie odporności płynów na niskie temperatury, w szczególności płynu chłodniczego. Uwaga! Jeżeli nie zadbamy o odpowiednio niską temperaturę płynów, możemy nieświadomie doprowadzić do zniszczenia silnika. Dlaczego? Dlatego, że zamarznięty płyn może doprowadzić do pęknięcia bloku i głowicy. A wystarczy sprawdzić temperaturę zamarzania odpowiednim urządzeniem i dolać odpowiednią ilość płynu lub koncentratu. Płyn do spryskiwaczy również trzeba wymienić na zimowy, gdyż to właśnie wbrew pozorom zimą używamy go najczęściej. Jeżeli pozostawimy w zbiorniku płyn letni, może on zamarznąć, a przez to doprowadzić do uszkodzenia zbiornika, czy też uszkodzenia elektrycznej pompki. W kolejnym odcinku będziemy testować zimowy płyn do spryskiwaczy, dlatego koniecznie zasubskrybujcie, kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Przed zimą również warto nałożyć trochę wosku na karoserię. Ułatwi nam to później mycie samochodu, a przede wszystkim ochroni go przed korozją. Kolejną rzeczą, bez której daleko nie zajedziemy, są hamulce, których rola zimą jest jeszcze istotniejsza. Dlatego koniecznie powinniśmy dokonać przeglądu tarczy i klocków hamulcowych. Żeby uniknąć przymarznięcia drzwi do uszczelek, powinniśmy je zabezpieczyć specjalnym silikonem. Oprócz zadbania o stan techniczny samochodu, musimy również pamiętać o ważnych akcesoriach. W pewnych sytuacjach mogą okazać się one ostatnią deską ratunku. Ale trzeba pamiętać, jak z nich korzystać. Wielu kierowców wozi ze sobą kable rozruchowe, ale nie wie, jak z nich korzystać. Po pierwsze, to są kable rozruchowe, tak właśnie wyglądają i musi być do nich dołączona instrukcja obsługi, z którą w pierwszej kolejności należy się zapoznać. Jeżeli takiej instrukcji nie ma, nie martwcie się, wtedy znajdźcie na YouTubie ten film, bo za chwilę pokażę Wam, jak z nich korzystać. Ale powinniśmy też pamiętać o innych bardzo ważnych akcesoriach. Jeżeli zima, to na przykład łańcuchy samochodowe, szczególnie istotne dla mieszkańców gór. No chyba nie muszę mówić, co to jest. Apteczka zawsze ważna, karalna powinno być jej brak. I lina
ale to przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą, jak przygotować samochód do zimy, a Wy już przecież wiecie, prawda? A zatem jak korzystać z kabli rozruchowych? Dokładną instrukcję krok po kroku znajdziecie w opisie pod tym filmem i na naszym fanpage'u na Facebooku, ale teraz kilka najważniejszych informacji. Po pierwsze, tu mamy samochód, który ma rozładowany akumulator, z tego będziemy brać nasz prąd. Oba powinny być wyłączone, ogrzewanie, radio, te rzeczy muszą być wyłączone. Musimy sprawdzić, jakie jest napięcie w obu akumulatorach. Jeżeli są 12-woltowe, to pobieramy z 12-woltowego do 12-woltowego, z 24-woltowego do 24-woltowego. Nie mieszamy tego, także ich pojemność powinna być zbliżona. Samochody także nie powinny stać zbyt blisko siebie i nie powinny się dotykać. Co robimy najpierw? Najpierw bierzemy czerwony kabel i czerwonym kablem szukamy plusa na akumulatorze w rozładowanym w samochodzie. Ten plus będzie oznaczony na akumulatorze, znajdujemy i podłączamy. Następnie, oczywiście oba samochody są wyłączone, prawda? Następnie również czerwonym kablem łączymy go z plusem, tym, od którego będziemy czerpać prąd. Gdy już podłączyliśmy czarny do minusa w naładowanym, szukamy metalowego elementu, tak zwanego uziemienia w samochodzie. Może być to na przykład kawałek metalowej ramy silnika lub inny element. Gdy podłączyliśmy, uruchamiamy ten nasz naładowany samochód na około minutę, dwie i wtedy próbujemy uruchomić samochód rozładowany. Jeżeli udało nam się uruchomić samochód, brawo, gratulacje, teraz trzeba kable odpiąć. Jaka jest kolejność? Zaczynamy od metalowej ramy, czyli czarny kabel samochodu, który naładowaliśmy. Następnie drugi czarny kabel i następnie najpierw jeden czerwony, już w dowolnej kolejności i drugi czerwony. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych. Jeżeli macie pytania, koniecznie skomentujcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć! A na koniec fakt czy mit? Czy stacje paliw są zobowiązane od 16 listopada oferować paliwa zimowe? Fakt. Są zobowiązane robić to od 16 listopada do końca lutego. Jest to szczególnie istotne dla posiadaczy dieslów, gdyż nieodpowiednie oleje napędowe w niskich temperaturach wytrącają parafinę, która uniemożliwia uruchomienie samochodu.